z tej strony Pixel i witam was w ostatnim odcinku, finałowym odcinku z Ratcheta i Clanka 1 granego na PlayStation 3. Więc tak, nareszcie seria zostanie ukończona, mój upragniony moment, odkąd zacząłem nagrywać tę serię. I pewnie mi teraz powiecie, że źle mówię, że zacząłem serię i już chciałem ją skończyć, ale to jest właśnie taki problem z Ratchetem i Clankiem, że go się trudno ogląda, jak się to wcześniej robiło. Więc co Pixel postanowił? Jako już lubię Ratcheta i Clanka 2 i strasznie się w niego wkręcam, to postanowiłem, że spróbuję nagrać live play. I nie będę robił żadnych prób, tylko po prostu zrobię na żywca. Zostanie ci materiał na żywca i jeżeli nie spodoba wam się mój liveplay z Ratcheta i Clanka, to po prostu już następne odcinki będą nagrywane normalnie, czyli post commentary. I nienawidzę właśnie tego, że jak ktoś mnie trafi ze spluwy, to rakieta jest przerywana, to jest w ogóle nielogiczne. Według mnie, gdyby Insomniak pomyślał trochę nad zrobieniem tej broni, to powinno być tak, że po prostu na górze wyświetla się nasz nanotech i możemy zobaczyć, czy giniemy, czy nie. To jest według mnie bardziej logiczne. I powiem wam, że w Ratchet & Clank na Vita bardzo się dobrze gra. Jeszcze nie mogę wam powiedzieć na temat, jak się gra w załogę Q na Vicie, gdyż jeszcze tej gry sobie nie sięgnąłem na Vita, gdyż nadal karty nie mam. A jeżeli chodzi o Nexus, to jak mówiłem, o Nexusie wam powiem dopiero wtedy, jak wyjdzie, bo jeszcze w Nexusa na Vicie nie grałem. Więc Nexus będzie na Vita. Wyjdzie na Vita w lipcu bodajże. Tak, w lipcu. I powiem wam szczerze, że gdybym miał Vita z wyjściem wideo, to chętnie bym wam zrobił livestreama z premiery. Mówię wam szczerze tutaj, że chętnie bym zrobił livestreama z premiery raczej kaka Nexus na PlayStation Vita. Ale no niestety się nie da. W każdym razie jakoś wam opiszę, jakie zmiany zostały wprowadzone. Najprawdopodobniej najbardziej widoczne zmiany to będą zmiany graficzne, bo powiedzmy sobie szczerze, no nie wyciągniemy czegoś takiego jak The Last of Us na Vicie. Bo już skoro został wyciągnięty załoga Q, to według mnie Nexus też powinien jakoś wyglądać nieźle. No nie powinien wyglądać w każdym razie jak Ratchet & Clank Trilogy. To mogę wam obiecać, że na pewno mass media, czy jaka tam firma portuje akurat na Vita Nexusa, się na pewno postara, żeby tego nie schrzanić od razu. Bo z Ratchetem i Clankiem Trilogiem się postarali. A z innymi grami to nie wiem, bo szczerze powiedziawszy z firmą Mass Media spotkałem się pierwszy raz w życiu, grając w Ratchet & Clank Trilogy na Vita. Więc jeżeli ktoś spotka się już kiedyś z firmą Mass Media, na przykład z jakichś starszych gier, to proszę mi napisać. To jestem bardzo ciekawy, bo może nawet grałem w jakąś grę Mass Media, o której nawet nie wiem, że to była robiona przez Mass Media. No. Więc postaram się dużo mówić o grze teraz, a nie bardziej o jakichś moich sprawach takich po prostu na spontanie. Będę mówił na spontanie, o. To znaczy na spontanie będę mówił, ale bardziej będę się skupił na grze niż na moim gadaniu od rzeczy.
Więc jesteśmy teraz na Veldin i jak widzimy jest planeta, którą tworzy Drake z części innych planet. Ale o, może trochę garść newsów. Otóż Ratchet & Clank The Movie został przeniesiony na maj 2016 roku, więc gra prawdopodobnie też będzie w 2016 roku, więc jeżeli ktoś to ogląda z gier online, prosiłbym o zmianę Ratchet & Clank 2015 na Ratchet & Clank 2016. Już taki powinien być teraz prawilny tytuł tego. Jeżeli chodzi o szatę graficzną, ogólnie też jakieś największe gwiazdy kina będą brały udział w angielskiej wersji. Mam nadzieję, że jakieś gwiazdy kina polskiego też będą to znaczy idealne. Że dobiorą idealne osoby do filmu w wersji polskiej. Jeżeli filmu nie będzie w wersji polskiej, to obejrzę w wersji angielskiej, to bardzo chętnie. Oczywiście z napisami, bo tak. I w ogóle odkryłem, że w Ratchet & Clanku dwójce można włączyć jednak napisy w wersji na PS3. Nie pytajcie się mnie jak, ale da się. Znaczy, odkryłem tak przypadkowo. Gdyż na Wicie się da i po prostu skopiowałem save z Wity i udało się. Lol. Więc postaram się, aby na Let's Play były napisy. Jeżeli się nie uda, to po prostu nagram. Nagram po prostu z tego mojego save'a, w którym są napisy. I dam wam. I po prostu napisy będą. Co ja gadam? I kascenki będę pomijał w Let's Play'u. A podczas montażu wam dokleję cutscenki i wyjaśnię wam, o co mi chodziło. To znaczy pewnie nie będę pomijał, żeby wiedzieć, o co w danej cutscence chodziło i wam wyjaśnić ogólnie fabułę. Ale jesteśmy na Veldin i o ile mi dobrze wiadomo, nie można się przenieść na Veldin przed atakiem Drake'a. Więc to jest dosyć logiczne i bardzo dopracowane. Chociaż na Veldin nie dało się chyba nawet przenieść podczas normalnej rozgrywki. To mi się chyba wydaje. Ale jak widzimy, mamy tu nową drogę, którą możemy iść przez Veldin, gdzie doprowadzi nas do finałowego bossa, którym jest Jarman Drake. I tą drogę sobie, że tak to powiem, ułatwiłem moimi rakietami. Ta broń jest świetna. Możecie się spodziewać, że jej będę tak strasznie nadużywał w Ratchet & Clanku dwójce. To będzie moja ukochana broń na zawsze. Będę ją ciepło wspominał w przyszłych Ratchetach i Clankach. Czyli bodajże od trójki, bo w trójce chyba się nie da eksportować. To znaczy eksportować, przecież kupić na nowo broni z jedynki. Tak mi się wydaje. Znaczy, przeszedłem całą trójkę i nie spotkałem się z tą opcją. Ale ta broń wiele razy uratowała mi pupsko. Dzięki tej broni widzicie ten let's play. Więc Visibomb Gun zawsze. Zawsze i wszędzie. Więc jestem ciekawy, dlaczego Drake nie zniszczył planety od razu, tylko czekał na Ratcheta i Clanka cały czas. Znaczy, jeszcze wam nie spoileruję, ale no taki malutki spoiler. Jaki spoiler? No dobra, ale zaspoileruję wam, że czeka na Ratcheta i Clanka. I powiem wam szczerze, kupcie sobie lepiej trylogię Ratchet & Clanka pudełkową. Jeżeli nawet nie macie gdzie to postawić, to lepiej sobie kupcie wersję pudełkową trylogii, niż kupujcie sobie wszystkie trzy części na PS Store, bo to wam znacznie taniej wyjdzie. Kupowanie wersji pudełkowej pełnej. Co? Kupowanie wersji pudełkowej z trzema grami. To jest tak logiczne jak w przypadku Spyro. Spyro dostajemy. Patrzcie.
każda gra Spyro na PS Store kosztuje 21 zł. Czyli koszt wszystkich części to jest 63 zł, tak? Tak. Ale Sony wprowadziło opcję dla ludzi pracowitych inaczej, którzy nie chcą sobie marnować czasu i przeklikiwać się przez opcje i kupować trzy gry osobno, więc dodali trylogię Spyro, którą można sobie zakupić i dzięki temu kupujemy od razu wszystkie trzy gry naraz, tak? Tak. No więc trylogia kosztuje 42 zł. Więc dostajemy jedną grę za darmo. I tak chyba jest nawet z Ratchetem i Clankiem, bo bodajże każda jedna gra kosztuje 42 zł, o ile się nie mylę. Sprawdzę. Jeżeli nie kłamę, to jest fajnie. Jeżeli kłamę, to unsub. 42 zł albo 36. Więc 42 razy 3 to jest 120. To jest 126. A trylogia kosztuje coś około 100. A na pewno to nie jest 120. Więc wpisujemy Ratchet i Clank. Bo można jeszcze w PSN nie kupić na Vita od razu, bo nie wiem dlaczego w ogóle nie ma wersji na PS3. Poczytaj Clanka trylogii w... No 42 zł, a to na Vita, ale to też dostajemy wersję na PS3 bodajże. Jak mi się zdaje. Więc gry... A nie, jest, przepraszam was bardzo. Jest The Ratchet & Clank Trilogy, tylko jeżeli szukacie The Ratchet & Clank Trilogy na PSN-ie, to nie wybierajcie opcji gry, tylko pakiety. Więc pakiet The Ratchet & Clank Trilogy na PS3 to jest 99 zł. A kupując 3 gry osobno, wydajecie 126 zł. Więc kupujcie sobie od razu to. Nawet jeśli nie lubicie grać na przykład w Ratchet & Clank 1, to możecie po prostu sobie pominąć tą grę i ją olać kompletnie, a grać sobie w dwójkę i trójkę. I od razu przepraszam, jeżeli jakość filmu jest jakaś zła, czyli na przykład nie jest porównywalna nawet do poprzednich filmów, gdyż... Z tym filmem miałem wiele problemów, bo prawdopodobnie albo film był za duży dla Camtasii, za dużo ważył, albo plik był uszkodzony, przez co musiałem konwertować nagranie na nowo, dzięki czemu mogłem ten gameplay mógł powstać. I prawdopodobnie jakość się schrzaniła podczas tego konwertowania. Więc za to przepraszam, że jest jakość taka jaka jest, ale mam nadzieję, że w Ratchetie i Clanku dwójce nie będę miał takich problemów. Ale tak, Kraina Grzybów. Pozdro dla komatek. Odkryliśmy Krainę tych Grzybów. Ale się nagadałem. I szczerze wam powiem na temat Ratchet & Clank jedynki na PS Vita, że... Ogólnie całej trylogii Ratchet & Clank na Vita. Że opcja dotykowa opcja ekranu jest to zrobiona na siłę. Nie jest to logiczne, musimy puszczać palec za każdym razem, kiedy wybierzemy jakąś opcję, co jest kompletnie niewygodne, więc zalecam wam używanie drążków analogowych i strzałek. Tak, opcja tylnego ekranu nie jest w ogóle wykorzystywana, więc bardzo dobrze. Bo nawet nie chciałbym widzieć, co by oni zrobili z tylnym ekranem, gdyby na siłę chcieliby go wprowadzić. A jeżeli chodzi o opcję dotykową przedniego ekranu, no to według mnie jest to po prostu niepotrzebny bajer. Tak dla ludzi pracowitych inaczej, którzy są aż zbyt pracowici inaczej. Ale przyznam, że ci agenci Drake'a są strasznie wkurzający. Nie cierpię tych ludzi. Nie cierpię ich. Mówię wam, oni
tak mnie wkurzają w tej grze. Dobrze, że już w następnych grach się nie pojawiają, bo gdyby się pojawiali. A i miałem prawie zawał jak przechodziłem obok tej dziury, bo jak widzieliście, prawie tam wpadłem i dość długo mi to zajęło, 15 minut tu zajście i prawdopodobnie bym się popłakał, jakbym tam spadł. I tu dosłownie coś mnie trafiło. Nie uwierzyłem w to, co widzą me oczy. Nie uwierzyłem. Tu jest tyle tego. A nawet sobie nie wyobrażacie, jak pięknie wygląda, jak oni wszyscy razem strzelają, co chyba powinniście zobaczyć za jakiś niedługi czas, za kilka sekund chyba. O! I to tak pięknie wygląda, a jednocześnie tak groźnie. I no dosłownie jakby jakiś, nie wiem, odrzutowiec mi przeleciał teraz przez głowę. Tak to słychać. I oczywiście za każdym razem muszą wystrzelić. Za każdym razem oni to muszą wystrzelić. I jedni trafiają, drudzy nie. I tak właściwie nie wiadomo, kiedy jest się bezpiecznym. Więc polecam, abyście chowali się za każdym razem, kiedy traficie. Nawet jeśli załatwicie ostatniego, to na wszelki wypadek najlepiej jest się schować. Żeby nie dostać Rage Quita. I PDA to też jest genialny wynalazek. Mówię wam, szkoda, że nie ma w następnych grach raczej zajkanka PDA. To by się tak przydało. Na przykład w Toss of Destruction. No w Quest for Booty to już nie, bo Quest for Booty to akurat tyle to właściwie bez naładowania amunicji możecie chyba przejść całą grę spokojnie. Finałowego bossa pokonacie bez naładowania jednej broni. To mogę wam obiecać. Ale na przykład w Crag in Time, w Toss of Destruction by mi się bardzo przydało PDA. Albo nawet na eksterminatorze, na trybie eksterminator podczas mojego przechodzenia Ratcheta Gladiatora. To też by mi bardzo się przydało. I zamiłem. Też by się bardzo przydało, gdyż... Przyznam szczerze, że chociaż mam wszystkie broni wylewelowane na 99 poziom, to często brakuje mi amunicji. Naprawdę, ta gra jest tak denerwująca na eksterminatorze czasami. Albo gdzie by się jeszcze przydała? Nie wiem tak właściwie, jak oni mnie wykrywają tak nagle. I nawet nie widzę, oni mnie i tak wykrywają. Co to za logika? A co najlepsze, oni chyba zaczynają... No właśnie, oni zaczynają strzelać tylko wtedy dopiero jak są widoczni na ekranie. Więc sądzę, że prawdopodobnie oni już przeszli w taki tryb ciągłego ataku i mnie wykrywają nawet wtedy, kiedy ja ich nie widzę, więc... brawo. Brawo Insomniak. Nie wiem, czy ten błąd jest również na PS2, może to nie jest nawet błąd, tylko ja po prostu jestem jakiś upośledzony i tego nie zauważyłem wcześniej. Ale... No. Ale bardzo miło mi się gra w te Ratchety i Clanki. Strasznie mi ostatnio wciągnęły Ratchety i Clanki na Vita, więc... Jest fajnie. Na Nexusa czekam bardzo. Jeżeli wciągnę mnie tak pierwsze części, to co dopiero Nexus. I szczerze... chciałbym kiedyś zobaczyć... Może nie remake, ale porty Ratchetów i Clanków na Vita, czyli Ratchet i Clank Toss of Destruction na Vita, Quest for Booty na Vita,
Ekragin Time na Vita. Czterech za jednego na Vita. Czterech za jednego to może nie... niezbyt, gdyż ta gra mi wystarczy na PS3. Aczkolwiek... jakbym miał jakąś stówę wolną w portfelu, co w moim przypadku nie jest to raczej możliwe, gdyż zawsze znajdę coś, na co wydam, na przykład na jakąś grę, na którą bardzo czekałem, albo na jakąś starszą grę, na którą po prostu kupię, bo akurat jest tanio. Więc... mówię, jak stówa jakaś wolna się znajdzie, to kupię te, jeżeli kiedyś wyjdą takie porty na Vita. Zaugaku to już wyszło, ale te poprzednie. Albo ja, jakby Gladiator wyszedł na Vita, to mówię wam, to bym dopiero się zagrywał. Znowu 99 poziom wbijać na wszystkich tych broniach, to byłoby dla mnie super, bo te broni tak się łatwo leveluje na jednym z challenge'y. I to wam pokażę w let's play'u nawet ten challenge. W ogóle ten mój let's play to będzie taki sztuczno 100%, bo nie będę już chodził w grę na 100%, tylko wszystkie challenge. W ogóle wszystkie challenge to jest chyba wymagane na przejście gry, tak mi się zdaje. Ale nie wiem, bo od razu wszystkie challenge robiłem, bo chciałem zobaczyć tą grę jak najwięcej. Ale raczej, ale nie łudzę się o to, że Ratchet & Clank 2016 powstanie również na Vita, bo jak tak go przesuwają tylko po to, aby go dopracować jak najbardziej graficznie, to sądzę, że Vita tego nie uciągnie, albo uciągnie tylko po prostu z grafiką godną Ratchet & Clanka 1. Znaczy nie mówię, że grafika 1 była zła. Broń Boże, na PS2... jak na PS2 to było po prostu grafika rozwalająca umysł, na PS3 to jest nawet bardzo dobra grafika względem innych gier. Ale też taki mały newsik odnośnie gier na Vita. W przyszłym tygodniu, 26 albo 27 maja wychodzi Octodad Dudley's Catch na PlayStation Vita, która będzie wspomagała opcję crossbuy. Czyli jak kupicie wersję na Vita, to dostaniecie wersję na PS4, a jak kupicie już wersję na PS4, to macie szczęście, bo dostajecie od razu wersję na Vita. Więc tak, to jest nasze ostatnie spotkanie z Jarmanem Drakeem. Oczywiście nie ostatnie, bo jeszcze raczej tych 2015, ale pomijmy ten fakt. Więc tu walczymy z wielkim droidem Drake'a, który... chciałem powiedzieć, że przypomina mi jeden z pojazdów Eggmana i chciałem... Znaczy, bardzo mi przypomina tutaj Time Eatera z Sonic Generations. Jeśli chodzi o głównie wygląd. I za 3, 2, 1, już. Więc tak, przenieśliśmy się do mojego 100% save'a. I... tak, przenieśliśmy się do mojego prawie 100% save'a. Tak oznaczam, bo teraz się pomyliłem, to teraz się poprawiam. Którym grałem sobie na moim prywatnym profilu i... powiem tyle, jeżeli mielibyście oglądać moje poczynania z tym bossem, to oglądalibyście to przez godzinę. Po czym zobaczyliście, jak ja w chamski sposób umieram. Przez to całe... nie wiem... pół godziny walki... serio, walczyłem z nim pół godziny. Poszło na marne, więc zrobiłem rage quita i nagrałem tydzień później na tym moim save'ie. Więc... teoretycznie rzecz biorąc ukończyłem, ale teoretycznie rzecz biorąc też nie ukończyłem. Ale dobra. I dlaczego widzicie tutaj u mnie heli... to znaczy...
Thruster Pack, jak mówiłem, że nienawidzę Thruster Packa. Otóż postawiłem sobie challenge, że przejdę grę na Thruster Packu. Zadowoleni, zadowoleni. No, po prostu postawiłem sobie challenge, że przejdę grę na Thruster Packu i to zrobiłem. Więc jest dobrze. I tak, jak wam mówiłem, do złote środki są wykorzystywane do złotych broni, które można wykupywać po ukończeniu gry. I to jest tak właściwie upgrade naszej zwykłej broni. Co tak właściwie nie wiem co daje oprócz lepszego wyglądu, ale prawdopodobnie lepszy damage i tak dalej. Na to bym stawiał. Ale tak, teoretycznie rzecz biorąc, zakończyliśmy Let's Play w 17 odcinkach, o ile dobrze pamiętam. Daję sobie przerwę z tym krękiem na jakiś miesiąc. Na około miesiąc, może mniej, może więcej tego będzie. No ale no szybko raczej tutaj Clanka dwójki nie zobaczycie. Gdyż muszę odpocząć, ukończyć grę na Wicie. Więc trochę mi to zajmie. I szczerze powiedzcie mi, czy jeżeli... jak już będę robił let's play z Ratchet & Clanka dwójki, to czy mogę użyć 100% save'a, czy raczej mam korzystać z save'a z let's play, jeśli chodzi o darmowe bronie w Ratchet & Clank dwójce. Bo Ratchet & Clank dwójka ma w sobie opcję taką, że można importować, to znaczy nie importować. W Ratchet & Clank dwójce jest zaprogramowane to, że możemy sobie kupić bronię z Ratchet & Clanka jedynki. Przez co jest gra ułatwiona, ale jak mamy save z Ratchet & Clanka jedynki, gdzie mieliśmy te bronie, to dostajemy je za darmo, więc możecie mi napisać, czy mam używać save'a 100% czy save'a z oryginalnego Let's Play. I tak, ta walka polega na tym, że poruszamy się na tych trzech arenach, z których dwie już wybuchło. I... no, szczerze powiedziawszy, dwa razy spadłem podczas zwykłego Let's Play'a. Przyznam się, bez bicia, że dwa razy spadłem. Serio. Ale jestem, szczerze powiedziawszy, bo już nie pamiętam, ale... aha, dobra, on teraz to tłumaczy, spoko. Miałem chwilę taki nieogard, po co w ogóle Drake robi tą całą planetę, jak... no. Dlaczego w ogóle Drake chce zrobić tą planetę? No i teraz wyjaśnię, że po prostu dla kasy. Bo ludzie się wprowadzają, będzie kasa. No. Ale ogólnie też dlatego zrobiłem z Thruster Packiem, bo jestem pracowity inaczej i nie chciałem sobie marnować czasu na przełączenie między Thruster Packiem a Helipackiem, co robiłem w moim oryginalnym Let's Playu. Co wyszło mi na złe. I postanowiłem, że będę korzystał cały czas z Thruster Packa. I szczerze, Devastator w tej fazie, gdzie on wypuszcza te gadżetboty, nie jest dobrym pomysłem, jeżeli te gadżetboty są blisko Drake'a, gdyż no, te kule też. Nie, te miny nie są też dobrym pomysłem, aby wtedy wystrzeliwać. Bo jeżeli jesteście skąpi na amunicję, to nie polecam nam tego robić, co ja robiłem. Ale do gadżetbotów używajcie szczypców Tesli, czyli Tesla Claw, które no, generują prąd elektryczny, dzięki czemu mogą porazić waszych wrogów. I na tych mniej
mniej wytrzymałych wrogów to wystarczy jeden hit, a na tych bardziej wytrzymałych po prostu stańcie sobie w jakimś bezpiecznym miejscu i jesteś tak właściwie w domu. Pardon. Ale tak, już ponad połowa życia zeszła Drake'owi, tak właściwie 33% życia mu zostały. Tak, na oko liczę. Mniej niż 33% w pewnym rzędzie. I tak, cała ta walka polega na tym, że musimy też ochraniać całą naszą planetę przed wybuchnięciem, gdy Drake... Gdy Drake uruchomi przycisk do detonatora, musimy właśnie wskoczyć na przycisk pośrodku, aby zapobiec zdetonowaniu naszej planety. Właśnie on załącza ten pas dziwny, dzięki czemu wystrzeliwuje te wszystkie miny i robi jakieś inne rzeczy. I tak, używałem. Używałem PDA podczas walki z Drake'em, jestem super. I szczerze powiedziawszy, widziałem kiedyś filmik z Ratchetem i Clankiem opisujący wszystkie Rhino i między innymi w nim był jakiś pistolet, ale taki wyciągnięty z realnego życia, taki typowy czarny pistolet. I nie wiem, czy kiedyś było takie Rhino, czy to jest, nie wiem, jakiś beta koncept Rhino, ale po prostu widziałem to Rhino i jestem ciekaw, bo grałem wszystkie Ratchety i Clanki, odkryłem wszystkie Rhino i żaden z nich to nie był pistolet. Jestem zaintrygowany tą sprawą, ale pewnie to... Pewnie gość po prostu wziął jakąś broń, o której ja nie pamiętam i dlatego mam takie dziwne rzeczy. I tak, tu mogę przyznać, że Thruster Pack przy wystrzeliwaniu kul energii Drake'a jest bardzo pomocny, gdyż właśnie możemy się przesunąć w powietrzu, przy czym w helipaku jest to niemożliwe. Ale i tak najlepsze są buty odrzutowe. I tak, ukończyliśmy grę. I fatalny koniec Drake'a. Na jego własnej planecie. No. Aha, przepraszam, to był laser. Nie bomba. A przepraszam, jeszcze nie ukończyliśmy. Musimy zrobić ostatnie zadanie w tej grze. I to my tym razem wciskamy zielony przycisk, który zdetonuje planetę zdetonowanych planet. Incepcja! Gdyż meteorytu, w którym... Mam slow motion. I tak, niezbyt dobra sytuacja. Clank, you can pull us up now. The servos in my arm appear to be broken. Broken? As in fall to our deaths broken? Yes. Więc chciałem, abyście zobaczyli tą piosenkę całą, żeby była ona piękna. Ale tak. No. I Clank ma zepsute jakieś mechanizmy w swoim ramieniu, przez co jego ramię wypadło. I... No, Clank został porzucony. Żarcik! Haha, myśleliście, że na serio Clank... Ratchet porzuci Clanka... Please.
To są najlepsze przyjaciele teraz. Klang uratował jego życie. Nie może tak po prostu porzucić kogoś, kto uratował jego życie. Więc tak, ludzie, dziękuję wam za oglądanie całej serii Ratcheta i Clanka. Całej serii z tej gry. Więc to są napisy końcowe, które dają nam to, że widzimy jakieś obrazki map. Więc dziękuję wam za oglądanie tej całej serii. Mam nadzieję, że miło wam się ją oglądało i miło wam się mnie słuchało, jeżeli nie oglądaliście, tylko słuchaliście mój głos. Więc dzięki za oglądanie. Komentujcie to, o co was prosiłem, a już nie pamiętam, o co was prosiłem. I tak, spotykamy się chyba w Kroku jedynce, później w Raymanie dwójce i w Spyro oraz w Sonicu Free and Knuckles. Więc jeszcze raz, ostatni raz się pożegnam, żeby było 3, bo klasyczna trylogia Ratcheta i Clanka, nie wliczamy w to Gladiatora i Ratcheta i Clanka piątki, czyli Size Matters na Secret Legend Clank, więc cześć! Do you have a problem with unwanted hair? Is painful itching in your nether regions causing you undue embarrassment? Do you just plain stink? Then you need this, the Gadgetron Personal Hygienator. Hi, I'm Steve McQuark. And this little baby can take care of any grooming needs that are just too much trouble for you to handle yourself. Allow me to demonstrate. Ah, yeah. Oh, mommy. Turn it off! Turn it off!